Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki nie inaczej, więc dlatego zapraszam wszystkich swoich miłośników wędkarskich przygód na najnowszy film Oto w moim wykonaniu. Na tą chwilę, drodzy Państwo, jest godzina 5:45, sobota, 23 lipiec 2022. Więc nie przeciągając już dłużej, zapraszam na najnowszy film w moim wykonaniu. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jarać w moich filmach. I jedziemy z tym koksem, bo już późno. I mam zarzucone dwie wędki, czyli jedna z gruntu na dzwonek, tak aby skupić się na dgającej szczytówce i drugą na dgającą szczytówkę. I tak to mniej więcej, drodzy Państwo, wygląda. Czyli jakieś wskazanie już jest. I mamy pierwszą chyba rybę. Zobaczymy. Dokręcę hamulec. Drapieżnik strasznie bije. Woda płytka. I co mamy? Czyli pierwsza ryba i nieduży krąpik. Więc czekamy na te większe rybki i przerzucamy zestaw, wędkujemy i czekam na jakieś fajne rybki, a co uda się złowić, zobaczycie sami. Czyli towar jest, wędkujemy, nic dodać, nic ująć. Tam jest kilka białych robaków grubych, więc niech sobie będzie, a my tu rzucamy, wędkujemy. Jest w pytkę. Przyjechałem swoim kołem, czyli Iskra Kielce, koło wędkarskie PZW. I jest nas 12 i będziemy wędkować do godziny 13. Jest 6:20 i takie mini zawody. Każdy swoją drogą sobie poszedł. Metody różne wędkowania. Liczy się 5 największych ryb do wagi. Ryby, które nie mają wymiaru od 20 cm, lecz 25 ma tu rozpiór też 25. No i ryby, które mają wymiar ochronny, podlegają wymiarowi ochronnemu. No i 5 największych ryb do wagi. I tak to mniej więcej, drodzy widzowie, wygląda. Tam ode mnie koledzy siedzą niżej, wyżej. O, jak drapieżnik bije. Jak tuczę drapieżnik, odkąd przyszłem tutaj, bije przy główkach, a my siedzimy i wędkujemy. Więc machaj wędą, ryby będą. Z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie, nie na pewno. Rybki cudne, cudne rybki, drodzy Państwo, ukleja, cudne rybki z Wisły, baja, przerzucamy zestaw, co za piękne ryby, co za piękne ryby, szkoda, że nie ma 20 cm, tak by poszła do wagi. I taką mamy dzisiaj zabawę w Sandomierzu nad Wisłą. Drodzy Państwo, nie ma co nawet nagrywać. Naprawdę nie ma co nagrywać, bo cały czas drobna ryba skubie. Czyli mały krąpik, uklejka. Wszystko poniżej 20 cm. Nic do siaty, jak to się mówi, nic na wagę. I ryby strasznie małe biorą, więc nie wiem, jak to dzisiaj będzie z tym moim wędkowaniem na Wiśle, ale rzucam wyżej, niżej, poza warkocz, warkocz i nic, nic, tylko
drobna rybka. Różnych rozwiązań próbuję naprawdę. I wyżej, i niżej, ale cały czas ta drobna ukleja i krąpik. Więc wędkujemy do 13, 7.37 i obławiamy te niewielkie ryby z Wisły. W drugiej mam przypon, bagnecik na gumeczce i tak to mniej więcej wygląda. I mikrony mam, mikrony z Feeder Bite, mikrony, czyli same mikrony wziąłem i próbuję, może coś na to się skusi, oby na dodatek te mikrony jeszcze dipuję. Założyłem rybny, więc w dipie z rybny. O, tu już, tam już tuczę się, ale najpierw przerzucę tą i może na to coś się trafi, oby tak, aby było na wagę. Więc tak to mniej więcej wygląda. Ryby drobne biorą. Napnę tylko. I może coś na mikrona uderzy. A tutaj tylko drób. Zabawa jest, ale to nie jest to. To nie jest to. Jeszcze spadła. To jeszcze nie to, czyli nie mam po prostu. Nie mam po prostu pomysłu, co i jak z dzisiejszym wędkowaniem. Oczywiście na to, co dzisiaj posiadam. Trochę tu porzucam, a później najwyżej na spokojną tutaj rzucę. Zobaczę, może tutaj będzie inny gatunek ryb. Bo tutaj drób i nic poza tym. Czyli ładna miejscówka. Miasto Sandomierz. A ja wędkuję i obławiam te drobne rybki. Nic dodać, nic ująć. Ale ryby. Z gruntu muszę zmienić kolor, bo tam jest prawdopodobnie pomarańczowa. Założymy żółtą, żółtego mikrona i może na żółtego mikrona coś większego. Bo tutaj, jak widzicie, krąb ukleja. Ale coś się wywaliło tam. Krąb, boleń bije. Krąb i ukleja. Dobrze, na razie tej nie rzucę. Widełki muszę poprawić. O, w tej pozycji. Dobra, ściągnę tą. I założymy żółtego mikrona. Żółtego, bo na pomarańczowego nic. I może na żółtego mikrona będzie jakieś kazanie. Więc tak mówię, liczę na tą z dzwonkiem, że tu coś pyknie, a czy pyknie, zobaczycie to sami. Czyli pomarańczowego wezmę, a założymy żółtego sweet, słodkiego. Okej. Spadło nie wiem gdzie.
Dobrze jest, dobra. Założymy. No, jak bije? Słodkiego. Okej. Niech tak będzie stało sobie. Nie mam innych przyponów do mikronów, tylko taki jak posiadam, jak wam pokazałem. Więc jak stoi sobie, tam, a ja dalej obławiam tą drobnicę. Rzuciłem teraz tutaj jak ten piach, wypłycenie. Postawiłem tak, w ten sposób. No i chcę zobaczyć, czy tu to samo, bo ukleja do 15 cm. O, jak uderzyło. Ukleja krąpik do 15 cm i chcę zobaczyć tutaj, nie przestawiając widełek, co tutaj jest. Zobaczymy, więc usiądę i w taki sposób, bo ciężko wbić widełki, a nie doprzesiadał się i sam jestem ciekawy co i jak. Zaraz założymy parę robaków, przeszyjemy przez igłę na przyponie z oczkiem i z gruntu rzucimy. O, o, to jest branie na rybę z nurtu na mikrona, no ale ryba nieduża, no ale na mikrona. Co mamy? Płoć. Nie, ale też mała, widzicie, największa dzisiaj, ale ryba poniżej 20 centymetrów na mikrona, a już myślałem, że coś fajnego, więc dalej rzucamy z nurtem na mikrona. No muszę wyczuć, gdzie one stoją, tak aby coś fajnego złowić. I widzicie, jak to mniej więcej wygląda, czyli z nurtem. Nurtem. I czekam na te większe. Wezmę widełki jednak. No i zobaczymy, porzucamy tutaj. Chcę zobaczyć, czy to samo drobna ryba skusi się, czy nie. Więc zakładam. Nie, robaków nawet nie trzeba brać. Tylko damy zanętę, która się pomału kończy. No tyle brań jest, czysta zanęta bez ziemi. Ale co z tego, jak wszystko drobne. Zobaczymy tutaj. Zobaczymy tutaj. Niech sobie stoi. I tak to mniej więcej wygląda. Niestety to samo. Zamach byka. Jak to się mówi? Ło! Widzicie, jak tuczę się? Trzeba było spinning wziąć, lepiej by człowiek na tym wyszedł. A tak to jest, tak pokazałem. Czyli jeszcze raz tutaj rzucę i w razie co zaraz zmienię zestaw.
i założę drugiego mikrona. Nie, nie, drodzy Państwo, nie, to nie na moje nerwy. Takie ryby, to nie na moje nerwy. Co z tego, że co rzut branie, jak widzicie, co się dzieje. Jak widzicie, co się dzieje z gruntu, jakie okazy. Szok. Więc nie, zmieniam przypon, zakładam mikrona i dwie. Będę miał na mikrony i zobaczymy, co i jak, bo to nie ma sensu, nie ma sensu, szkoda nęty, towar pierwsza klasa, bardzo dobry i szkoda mi na te ryby tego towaru, bo widzicie, cały czas obławiam, krąpię, uklejka, to zarzucę dwa te mikrony i może coś większego pyknie. No i to mi się, drodzy Państwo, podoba, czyli założyłem większe, ciutkie przynęty, mniej brań, no ale teraz odpoczywam sobie, bo cały czas przerzucać tą drobniznę to nie jest wskazane. Czyli uklejka, drobny krąb na pinkę, to nie dla mnie, jeszcze nad Wisłą. To wolę zarzucić, dłużej czekać, ale może weźmie większa rybka niż te małe dziadostwo, które obławiam. Więc odpoczywamy i tak to mniej więcej wygląda, łapiemy słonko i jest w pytkę. Mikron, no i krąpik taki, zobaczymy, czy ma 20 cm. Jak ma, to do siaty, a jak nie ma, to trudno. Ło, jak drapieżnik bije. I zmierzymy tego krąpika. Widzicie, nadam bleśka. Zmierzę takiego krąpia. 22, więc do siaty. Czyli kolejne branie na mikrona. I co mamy? Krąb, więc do siaty. Do siaty. Więc do siaty. Zobaczcie, do siaty na tamblesa, na mikronka. Ok, do siaty. Dobrze, zanęta. Rzadziej brania są, ale widzicie, trochę większe ryby, ciut większe na te mikronki. I do tego dam jeszcze, podkreślimy, zapach rybny dipem z ryby. I tak to mniej więcej ma wyglądać. I w nurt znów się zaplątało tam na górze, żeby szczytówki nie złamać. Ok, i jak sobie spływa, ale mała, myślałem, że większa, ale mała. Mamy kolejnego krąpia. Czyli do siaty, nie inaczej, siaty,
Anenta pomału się kończy, drodzy Państwo, jeszcze mam na 4 nabicia, już nie będę robił nowej, bo mi szkoda. A za anentę dzisiaj, jaką używałem, to z Sonu. Oczywiście G5 dodałem oraz konopie Star Bites i tak mniej więcej ta moja mieszanka dzisiaj wyglądała, ale już nie dorabiam ze względu na to, że na takie ryby nie ma już sensu. Skończę to i będę łowił pustymi koszykami już do końca, jeszcze niecała godzinka, więc nowej już zanęty nie rozrabiam. Za 10-12 to jeszcze przez jakiś czas będziemy wędkować, ale nabiję już koniec zanęty i powoli będę się zaraz pakował. Nowej już nie będę robił i tak to mniej więcej wygląda, czyli ostatni rzut z zanętą i będę resztę czasu, czyli 40 minut wędkował bez zanęty na pusty koszyk, bo na tak mówiłem, szkoda mi na te ryby marnować zanęty nowej, a niedługo kończymy dzisiejszy wypad. Widzicie, bez zanęty wędkuję, pomału zwijam siatkę, suszę i tak to mniej więcej będzie wyglądało, czyli rzucam jeszcze, bo jeszcze jest trochę minut bez zanęty i takie wędkowanie, tyle kilometrów z Kiel zjechać do Sandomierza na takie ryby, jak widzicie, powiedzmy nieodpowiednia pora na takie wędkowanie, miejsce. No i godzina, o której my przyjechali, do której siedzimy, najgorzej jak mogło być, bo za późno my przyjechali i teraz w sam upał, w południe będziemy wracać. Ale cóż, wypad zaliczony z kolegami. No i zobaczymy, jak u innych kolegów będzie. Wędkę zwinąłem, pomału się pakuję. A tu systematycznie obławiam małe krąpie, niewielką ukleję. No ale jeszcze z 20 minut i będziemy kończyć tą upalną imprezę. I takie ryby. Wszystko małe. Poniżej 20, więc kompletu ryb nie będę miał, czyli 5 sztuk. Trudno, tak to jest. Nie zawsze się łowi, drapieżnik bije, a ja rzucam bez zanęty. Przez cały dzień tam rzucałem, nęciłem, więc tam ryba siedzi i to ta drobna, bo większa nie może podpłynąć, bo od razu brania tej drobnej. No i tak to leci. Jeszcze 10 minut, 12.26, 10 minut i się składam i zawijam się do miejsca, gdzie będzie końcowa impreza. I drodzy widzowie, kończymy ten nierówny pojedynek. Jest godzina 12.34. Upał jak sam byk. Drapieżnik bije, drobnica bierze. No i zwijam się, idziemy już w miejsce spotkania, zrobimy jakiś obiad, zjemy, zobaczymy jak, kto wygrał, co i jak. Ja nie mam kompletu ryb, czyli 5, do wagi tylko 3 krąpie. No i tak to mniej więcej wygląda, więc tak to leciało. Więc pakuję się, idziemy i dziękuję wszystkim. Przy okazji dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną, dobre i złe. I jak co, to do następnego, drodzy widzowie. Siema, pyza. W domu by dowiedzieli, weź moje. Chociaż ja w domu by dowiedzieli, że wiesz na rybach, to też bym na łap. Też by było. Im dużo, na ze 3 razy tyle. A więc kiełbaska, jakiś posiłek. I niedługo będziemy jechać na Kielce. To drodzy widzowie, leciało tak, jak pokazałem na filmie. Było nas 12, z tym, że 4 kolegów miało ryby do wagi. Ja zapałem się na trzecie miejsce 3 rybami. Oczywiście nie komplet. Pierwsze miejsce też miał nie komplet, tylko 4 ryby, ale większe. Drugie miejsce
miał komplet ryb, ale mniejsze. Ja trzecie miejsce, trzema rybkami niekompletem. No i czwarty kolega też nie miał komplet, trzy. I na 12 kolegów czterech tylko, którzy mieli ryby do wagi. Reszta kolegów nie miała ryb do wagi, wszystko było małe, poniżej 20 cm. I tak to leciało, jak pokazałem. Teraz zjemy jakąś szamkę i jedziemy na Kielce. Marka, cześć.